tym miesiącu posiadacze konsol Xbox będą mogli poddać swoje domowe ekrany minimalistycznej metamorfozie, skorzystać z kilku nowych funkcji przyjaznych środowisku oraz zmienić swoje smartfony w Xboxowe piloty. A wszystko za sprawą najnowszej aktualizacji konsoli Xbox. Konsole Xbox są obecnie pierwszymi w branży, które oferują pobieranie gier z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla, umożliwiając konsoli pobieranie aktualizacji aplikacji, gier i systemu w określonych porach nocy, kiedy większa część energii z sieci elektrycznej pochodzi z niskoemisyjnych źródeł. Wprawdzie niektórzy użytkownicy Xbox Insider dostali tę wspaniałą zieloną funkcję już w zeszłym miesiącu, ale teraz jest ona wdrażana na wszystkich konsolach Xbox. Dodatkowo zużywa ona do 20 razy mniej energii. I to nie jedyny sposób, w jaki ratuje świat. Jeśli dwie konsole przejdą w tryb zamknięcie na rok, zaoszczędzimy tyle dwutlenku węgla, ile jedno drzewo usuwa z atmosfery w ciągu dekady. Więc zadbajcie o środowisko i zostawcie tę opcję włączoną. Grafika, która wyświetla się podczas poruszania się po ekranie głównym, z reguły jest przepiękna i daje nam coś fajnego do oglądania, gdy przeglądamy swoją kolekcję i wybieramy, w co chcemy zagrać. Jednak niektórzy uważają, że trochę rozprasza, dlatego w bieżącej aktualizacji konsoli dodano opcję jej ukrycia. Wystarczy wejść do menu ustawienia, przejść do ogólne, personalizacja, a następnie wybrać jednolity kolor i grafika z gry, gdzie znajdziecie opcję, która pozwala na przełączanie między wyskakującym artem z gry, a stałym kolorem na ekranie. Co więcej, możecie nawet wybrać kolor. Po raz kolejny Xbox połączył siły z Google, dając nam jeszcze jeden sposób na kontrolowanie naszych konsol. Od 2019 roku cieszymy się możliwością głosowego wydawania poleceń naszym konsolom Xbox dzięki asystentowi Google. Ale jeśli nabawiliście się chrypki lub wasi sąsiedzi rzucają wam dziwne spojrzenia, możecie teraz wykorzystać swój telefon jako pilota. Nie ma nic prostszego, wystarczy otworzyć aplikację Google Home w telefonie i dodać do niej konsolę Xbox. Teraz będziecie mogli wyłączać i włączać konsolę, poruszać się po menu, zarządzać odtwarzaniem multimediów i o wiele więcej, a wszystko to z poziomu telefonu. Mamy też naprawdę fajny nowy bonus. W tym miesiącu losowa grupa użytkowników Xboxa będzie mogła wypróbować zupełnie nową funkcję, która ułatwia ponowne dołączenie do grupy przyjaciół. Szczęśliwcy będą mogli przejść do zakładki grupy i czaty w przewodniku, gdzie znajdą opcję Historia grup, która pozwoli na ponowne utworzenie każdej z dotychczasowych grup. Idealne rozwiązanie, jeśli ostatnim razem bawiliście się świetnie i chcecie to powtórzyć. A jeśli chcielibyście być jednymi z tych szczęśliwców, którzy w przyszłości będą mogli wypróbować nowe funkcje przed innymi, rozważcie pobranie Xbox Insider Hub na swoją konsolę lub komputer i dołączcie do programu Xbox Insider. Oprócz tego, że będziecie mogli pobawić się nowymi zabawkami przed innymi, będziecie mogli też dzielić się swoimi uwagami, które pomogą kształtować przyszłość konsoli Xbox. Dzięki nowej aktualizacji nasze konsole Xbox naprawdę stały się zielonymi gigantami rozrywki, za jakie zawsze je uważaliśmy. Co sądzicie o nowych funkcjach? Wbijajcie w komentarze i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować naszego kanału. Trzymajcie się, cześć!